Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. No i tutaj pan Damian Jurczyk pisze tak. Wielce czcigodny i czasem nawet umiłowany panie Stanisławie, współczesny Neronie, rozpalający ogień prawicowej myśli. No, to komplement duży oczywiście, ale Neron jako... No, dobrze, że nie Kaligula, prawda, ale Neron no też to jest taki trochę komplement dwuznaczny, tak jak geniusz karpacki, ale dziękuję, bo na pewno pan Damian Jurczyk miał dobre intencje, a intencje też się liczą, zwłaszcza w takich sprawach, ale przechodzimy do rzeczy. Dziękuję, że odpowiedział pan na tyle moich pytań, to było niezwykłe, jak widok starego boksera z kompletnym uzębieniem. Pozwolę sobie zadać następne. Jak to powiedział lekarz przy porodzie? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I jakie są największe oznaki erozji cywilizacji zachodniej? No, największą oznaką erozji cywilizacji zachodniej jest to, znaczy łacińskiej, bo to zachodniej cywilizacji nie ma, jest to, że ona zaczyna godzić w fundamenty własne, na których się wspiera, to znaczy grecki stosunek do prawdy. Istnienie prawdy jest negowane przez filozofów takich, pożal się Boże, w zasady prawa rzymskiego w postępowaniu państw, no i w etykę chrześcijańską jako podstawę systemu prawnego. Dlatego, że państwa próbują zastąpić etykę chrześcijańską jako podstawę systemu prawnego etyką sytuacyjną. A na czym polega etyka sytuacyjna? A na tym, że uznajemy za dobre to, co partia w danym momencie uważa za dobre. Jeśli na przykład partia uważa, że trzeba nosić Żydów na rękach, no to my w podskokach nosimy, a jak jutro zacznie uważać, że trzeba ich zapędzać kijem do gazu, no to też znajdzie się wielu chętnych. Widzimy, że prawo ufundowane na etyce sytuacyjnej jest bardzo niebezpieczne, nie tylko dla Żydów, ale dla wszystkich. No i to są takie oznaki degrengolady, erozji cywilizacji łacińskiej. Zobaczymy, albo nam się uda ją obronić, albo się nie uda, no to wtedy zostaniemy bez żadnej cywilizacji, osuniemy się w barbarzyństwo. I drugie pytanie. Czy widzi pan we wzroście potęgi Chin szansę dla Polski i zatrzymanie postępującego socjalizmu i rewolucji komunistycznej? No, nie widzę bezpośredniego związku, dlatego że Chiny na nas ideologicznie nie oddziaływują. Na nas ideologicznie oddziaływują Stany Zjednoczone i Unia Europejska, a tam właśnie mamy do czynienia z eksportem idei komunistycznych i z eksportem rewolucji komunistycznej. I trzecie pytanie. Co musiałoby się stać, by ludzie wyszli na ulicę, by obalić rząd PiS? Mam tu na myśli przymus szczepień, postępującą gwałtownie drożyznę, pełne otwarcie granic dla nielegalnych migrantów, czy wreszcie w pełni realizowana ustawa 447. Pozdrawiam i życzę, by pan i pana rodzina przeżyli wspaniałe święta. No dziękuję za te życzenia, panu też tego samego życzę. Natomiast no, nie wiem, co by się musiało stać. Zresztą ludzie, nie chodzi o to, żeby ludzie wychodzili na ulicę, bo potem wieczorem będą musieli wrócić do domu. A nawet nie chodzi o to, żeby obalili rząd PiS, bo w końcu każdy rząd można obalić, co pokazuje Majdan ukraiński, jak tam ktoś zainwestuje w takie przedsięwzięcie, bo to dzisiaj to nie ma tak, że tu spontan i odlot jest, to znaczy to tak wygląda jak spontan i odlot, ale tak naprawdę to, zresztą to Lenin mówił, kiedy mamy do czynienia z sytuacją rewolucyjną, wtedy
kiedy trzy warunki muszą być spełnione. Po pierwsze, że muszą być powody do masowego niezadowolenia. No to w każdym państwie takie powody są. Po drugie, że to masowe niezadowolenie musi zacząć się objawiać, musi zacząć się manifestować. No to wejście na ulicę to by spełniało ten warunek. Ale trzeci warunek to jest taki, że musi być jeszcze państwo wpływowe, które jest zainteresowane w dokonaniu w tym państwie przewrotu politycznego i zmiany rządu. Proszę Państwa, ale dlatego mówię, że nawet ta zmiana rządu, nawet gdyby się dokonała, to nie wiadomo, czy byśmy nie wpadli z deszczu pod rynnę. No bo jaka jest alternatywa? Kto by zajął miejsce rządu PiS-u? Rząd Platformy Obywatelskiej z panem Tuskiem, z panem Pupką wielce czcigodnym, z panem Trzaskowskim, z panią Klaudią Jachirą, z panią Spurek. No niech nas ręka boska broni od czegoś takiego. To nie wiadomo, co by było gorsze. Dlatego najważniejsza jest polityczna alternatywa i zanim wyjdziemy na ulicę, to powinniśmy się zastanowić, jakiej politycznej alternatywie nasza demonstracja ma służyć, bo jak tylko wyjdziemy i powiemy, nie chcemy tutaj szczepień i tak dalej, no to a co, a rząd tam policjantami nas otoczy, albo kary przysoli każdemu takie, że będzie musiał, że tak powiem, sprzedać cały swój dobytek, a i tak będzie musiał się zaszczepić, no to takie pyskowanie na ulicy niczego nie załatwia. Każda manifestacja polityczna musi wspierać jakiś polityczny cel. Ale to musimy wiedzieć, jaki rząd chcemy tutaj wylansować w miejsce rządu PiS-u. A dopóki tego nie wiemy, no to żadna manifestacja żadnego skutku nie przyniesie. Pan Wojtek Reichel, panie redaktorze, co ma przykryć przegłosowanie Lex TVN? Czy możliwe, że jedynie prozaiczny wypadek premier Szydło, czy jednak coś ważniejszego, jak na przykład uchwałę budżetową zbudowaną na nierzeczywistych estymatach, czy może jest to psztyczek w nos administracji USA, która zdaje się rezygnować ze wsparcia Ukrainy w dążeniach do Zachodu? No, ja już to mówiłem, że to nie chodzi o żadne przykrycie czegokolwiek, no, tylko chodzi o to, że Jarosław Kaczyński urządził takie przedstawienie jako wirtuos intrygi, żeby pokazać swoim wyznawcom, jak on tutaj walczy o polskie interesy. Nie kuca ani przed Amerykanami, ani przed Żydami, ani przed Niemcami, tylko walczy o polskie interesy jak lew. Ale ustawa zwana potocznie Lex TVN prawdopodobnie nigdy nie wejdzie w życie, więc nie chodziło o to, żeby coś naprawdę zrobić, tylko żeby pokazać wyznawcom, jak to Jarosław Kaczyński jest nieustraszonym bojownikiem w walce o suwerenność Polski. No i pokazał. I pokazał, nie tylko pokazał, ale w dodatku udało mu się wciągnąć całą opozycję do statystowania w tym przedstawieniu, w tym widowisku. I nawet Departament Stanu udało mu się wciągnąć. No, uważam, że nie lubię Jarosława Kaczyńskiego, ale uważam, że tym razem majstersztyk mu się udał, także szapoba. Jarosław Kaczyński jest wprawdzie takim wirtuozem intrygi, co wielokrotnie mówiłem, który się potykał o własne nogi, no i jeszcze nie wiemy, w jaki sposób się o własne nogi potknie przy tej okazji, no ale to się dowiemy, jak troszeczkę poczekamy. Pan Tomasz Łukiewicz. Szanowny panie Stanisławie, jakie zaproponowałby pan książki godne przeczytania o rewolucji francuskiej? Pogodnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję panu też nawzajem życzę. Niestety nie mogę zaproponować jakichś monografii o rewolucji francuskiej, bo nie znam takich.
Nie znam takich. Moja wiedza na temat rewolucji francuskiej bierze się z takich opracowań historycznych, na przykład o historii Francji, natomiast nie mam jakiejś specjalistycznej wiedzy opartej na takich specjalistycznych lekturach. Także bardzo przepraszam, ale nie mogę tutaj panu pomóc. Pan MC Bart. Szanowny panie redaktorze, zabierają nam wolność, więc musimy walczyć. Ale najpierw musimy ustalić, z kim dokładnie, ponieważ nasi politycy prawdopodobnie nie podejmują suwerennych decyzji. Czy mógłby pan wskazać drogę? No już nawiążę do tu poprzedniego pytania pana Reichel, pana, nie pana Reichelta, przepraszam, pana Damiana Jurczyka, że najważniejsze jest wskazanie alternatywy. Najważniejsze jest wskazanie alternatywy. Jeżeli potrafimy wskazać alternatywę, która ma zastąpić dotychczasowe rządy, no to wtedy będziemy wiedzieli, z kim walczyć i o co. Dopóki takiej alternatywy nie przedstawimy, najpierw samym sobie, a potem opinii publicznej, no to nie wiemy, o co walczymy, nie wiemy z kim. To PPR tak natrząsali się ze sloganu tego PPR-owskiego, o co walczymy, jakże, bo o co walczymy, za co zginiemy. O co walczymy, za co zginiemy. Także tak to jest. Drugie pytanie. Jak pan ocenia poręczenie przez pana posła Grzegorza Brauna za Jabłońskiego, znaczy za pana Olszańskiego, nie tylko za pana Olszańskiego, on zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, za wszystkich trzech poręczył. Oni się znaleźli w tymczasowym areszcie. Moim zdaniem to była pokazucha taka, rząd, który był oskarżany wcześniej o to, że tutaj sprzyja faszystom, bo nawet Marsz Niepodległości uznał za uroczystość państwową, chętnie, skwapliwie skorzystał z okazji i tę trójkę całą, pana Olszańskiego, pana Rybaka i pana już trzeciego nazwiska, przepraszam, nie pamiętam w tej chwili, wyleciało mi z pamięci, skorzystał z okazji, żeby ich wsadzić do aresztu i pokazać, że wcale tu faszystom nie sprzyja, przeciwnie, o proszę bardzo, za kraty ich wpakował. Moim zdaniem, ja nie znam dobrze sprawy od strony, że tak powiem, śledczej, bo nie znam. Natomiast wydaje mi się, że tutaj nie było potrzebne zastosowanie aresztu tymczasowego, bo kiedy jest potrzebne zastosowanie aresztu tymczasowego? Jeżeli jest obawa matactwa, albo obawa ucieczki, albo obawa jakiegoś niedozwolonego wpływania na świadków. Tymczasem tutaj takich obaw nie było, bo całe to wydarzenie w Kaliszu zostało zarejestrowane i to nie przez jedno medium, ale przez wiele. Stan faktyczny był oczywisty i stwierdzony. Obawa ucieczki za granicę, no nie sądzę, dlatego że dla samych tych aresztowanych to też był rodzaj daru niebios, dlatego że no, oni jednym susem wskoczyli do orszaku męczenników. No to zawsze w Polsce procentuje. Także poręczenie w tej sytuacji, umożliwienie tym aresztowanym opuszczenia aresztu za poręczeniem było całkowicie zrozumiałe. I pan poseł Braun, myślę, że świadomy tego, że to rząd w ten sposób chciał pokazać, jak to surowo postępuje z faszystami, no to tam za nich poręczył, ale okazało się, że niezawisły sąd przeszedł do porządku dziennego nad tym poręczeniem, no i tylko wypuścił wszystkich za kaucją, także widać wyraźnie, że rządowi chodziło o to, żeby pokazać, jakim to jest surowym sędzią wobec faszystów. Tu życzę dużo zdrowia oraz wesołych świąt Bożego Narodzenia. Pozdrawiam także moją siostrzenicę Hanię,
która nie ma jeszcze skończonych 7 lat, a już lubi pana słuchać. No to ja też pozdrawiam pannę Hanię. Mam nadzieję, że to przyzwyczajenie do słuchania mnie zostanie jej, nawet jak będzie starsza. Pan Kalisz. Szanowny panie Stanisławie, chciałbym zapytać, co by pan zrobił, gdyby rząd wprowadził przymus szczepień dla wszystkich dziennikarzy? Pozdrawiam serdecznie. Jakby rząd wprowadził przymus szczepień, jeszcze wsparty surowymi karami finansowymi, no to bym się zaszczepił, a co bym miał robić? Dlatego, że no, nie uważam, żeby szczepienia były szkodliwe. Natomiast ja nie występuję, bo to takim jak ja to zarzucają to, że to są antyszczepionkowcami. Ja nie jestem antyszczepionkowcem, ja jestem przeciwnikiem segregacji sanitarnej i to jest zupełnie co innego. Kazimierz Spaczyński. Zresztą nie wiem, czy rząd by to taki przymus wprowadził. On tu próbuje tutaj się bawić w takie figielki słowne, że to obowiązek, to nie przymus i tak dalej. No najwyraźniej pan Niedzielski ma nas za idiotów, ale może słusznie. To po pierwsze, ale jeszcze z jednego powodu takie figielki tu semantyczne robi, dlatego że konstytucja zakazuje zmuszania obywateli do brania udziału w eksperymentach medycznych wbrew ich, bez ich zgody. No więc tutaj wprowadzenie przymusu oznaczałoby wzięcie na siebie odpowiedzialności za delikt konstytucyjny, a pan minister Niedzielski się chyba tego boi, bo jak mu się skończy tam dobry okres dobrego fartu, to może, że tak powiem, swoją karierę kontynuować najpierw w tymczasowym areszcie, a potem za kratkami. Pan Kazimierz Spaczyński. Zdrowych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia dla pana i pańskiej rodziny. Dziękuję. Ja też życzę panu zdrowych i pogodnych świąt, bo pogodne usposobienie jest największą zaletą, najcenniejszą moim zdaniem, bo oczywiście lepiej jest być bogatym i zdrowym niż biednym i chorym, ale nawet jak się jest biednym i chorym, a przy tym ma się pogodne usposobienie, to się tak dotkliwie tego nie odczuwa. Jak się ma usposobienie zgryźliwe, to nawet jak się jest bogatym i zdrowym, to człowiek nie jest szczęśliwy. Dlatego życzę i panu, i pańskiej rodzinie, i wszystkim tego pogodnego usposobienia. I na tym kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem do następnego cykielu.